oczu. No to same, ale już na wodę. Tylko przez 4 lata mojego życia, więc ale ja potem ja doły, pani prezydent, potem Julia, już się, to już w ogóle to nie. W różnych środowiskach i w różnym otaczającym świecie. I okazało się, że nasze postrzeganie na koniec było bardzo podobne, czyli na czym to polega, że jednak mimo, że wyrastamy w różnym środowisku, w różnym otoczeniu, wśród różnych innych osób, później kontynuowałyśmy naukę w różnych zupełnie innych, że tak powiem, segmentach. Dokładnie, zupełnie. A jednak bardzo podobnie patrzyłyśmy na te wszystkie otaczające nas i zmieniające się światy. Ja myślę, że to jest po prostu ten sam system wartości. Po prostu. Już. Czyli odkryłyśmy ten łącznik. Tak, absolutnie. Zresztą nie jest tajemnicą, że z chwilą, kiedy pierwszy raz panią Dorotę spotkałam, no 12 lat temu, tak, to już teraz będzie 12 lat, to od razu to była taka wzajemna, myślę, że sympatia. Powiem więcej, parę osób zgłaszało się z chęcią napisania książki. Ze mną, o mnie, dla mnie, however, jakby to nie nazwać, nie zdecydowałam się. Jedyną osobą, która mnie do tego przekonała, była pani Dorota. Myślę, że ten system wartości, że podobnie patrzymy na wiele spraw, spowodował, że miałam pełne zaufanie, że jesteśmy w stanie tak naprawdę napisać to, co czujemy, bo to jest książka, która pokazuje nas, ja nie wiem, pozwolisz, że tak powiem, bo mamy ten sam system wartości, tak naprawdę troszeczkę zupełnie bez tej fasady, którą na co dzień każdy z nas ma, tylko to wnętrze, które jest w środku. To ja jeszcze pozwolę sobie dodać coś, skoro już jesteśmy przy tym temacie i padło słowo zaufanie. Powiem Państwu, tak jak mówię bardzo wielu ludziom, którzy mnie pytają, ponieważ ja zawsze naprawdę murem za Hanką i naprawdę... murem za Dorotą. Tak. Dziękuję. Bardzo często to się sprowadza do tego, że się awanturuje w różnych, na różnych społecznościowych portalach. Oczywiście no, staram się to robić najkulturalnie, ale tak to jest, że jeżeli trzeba, to po prostu wyrażam opinię, tak? I pytano mnie niejednokrotnie, dlaczego tak? No to odpowiadam, uprzedzając wszystkie ewentualne pytania. Ja po prostu do Hanny Zdanowskiej mam pełne zaufanie. Jeżeli ja się też nie zawsze ze wszystkim zgadzam, bo to jest normalne, to jest oczywiste. Ale wiem, że nawet jeżeli jest coś, gdzie no może bym zadała pytanie, dlaczego tak pani prezydent, to ja wiem jedno, że pani prezydent, jeżeli coś robi, to dlatego, że ma, znaczy wierzę w intencje. Ja wierzę, że to jest nie dlatego, że chcę komuś zrobić coś złego, tylko wręcz przeciwnie. Po prostu. Mam zaufanie. Powtarzam to zawsze i w prywatnych rozmowach, i w rozmowach mniej prywatnych. No i już. I jakby no to skwituje. Ja chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz. Czy jak była pani wiceprezydentem, a potem no gdzieś przyszedł ten pomysł i podjęcie decyzji, że wystartuje w wyborach, to czy teraz jak pani patrzy z perspektywy czasu, to bardzo się to różni bycie wiceprezydentem jeszcze w tamtym okresie czasu od bycia prezydentem, to chyba przepaść. No chyba wszyscy tu obecni, każdy z osobna może odpowiedzieć na to pytanie. Nie wymagajcie państwo ode mnie odpowiedzi na to pytanie, nie? Przepraszam, ja się tak roześmiałam, ale przypomniała mi się czapka Maciejówka i to jako wiceprezydent. Ja trochę tak nawiązywałam, że to był zupełnie inny koloryt. Już jakby nie dyskutując, bo tak jak pani prezydent też to powiedziała w książce, że o gustach nie mamy co dyskutować, jednym się podoba, drugim nie. Ale trochę jakby też i do okresu czasu. Łódź się też bardzo zmieniała na przestrzeni tego czasu samorządowego i wspominałyśmy, że na początku było bardzo trudno, potem było już trochę lepiej, ale ja mam wrażenie, że też jeszcze była duża różnica między właśnie tym okresem przed panią, a tymi możliwościami, które i zostały wykorzystane dobrze, które stworzyła ten następny moment. To na pewno. Ja bardziej chciałam się skupić nie tyle nad możliwościami, nad systemem czy sposobem sprawowania władzy jakiejkolwiek. Ja przywykłam do jednego w swoim życiu. Zawsze otaczać się mądrzejszymi i druga rzecz, zawsze dawać szansę i możliwość, żeby tak naprawdę każdy decydował na swoim szczeblu. Nie lubię centralizacji władzy. Owszem, jestem od tego, żeby
dopatrywać, czy wszyscy moi współpracownicy wykonują wszystko tak, jak potrzeba, ale nie wyobrażam sobie centralizacji tej władzy, która kończy się albo paraliżem, albo rzeczami złymi. Ponieważ ja zawsze uważam, że każdy powinien ponosić odpowiedzialność, każdy powinien działać na swoim froncie najlepiej, jak to potrafi robić. Oczywiście w ramach jednej wspólnej wizji wytoczonej przez jakąś wspólną ideę, która nas łączy. Najgorsze jest zarządzanie praktycznie bez mała wskazywanie palcem, co kto ma zrobić i jak ma to zrobić. To się nigdy nie sprawdza, w związku z czym moja przygoda wiceprezydenturą i obecnie to są dwa różne systemy sprawowania władzy. Bywają teraz gorące dyskusje? Zdarza się, że nie chcą zrobić tak, jakby pani prezydent chciała, współpracownicy? Pani, powiem tak, rzeczą naturalną jest i ja się bardzo cieszę, że udało mi się stworzyć komitet bardzo szeroki pod moimi auspicjami, pod moim nazwiskiem, który jest bardzo różnorodny. To jest mega ciężkie. Bo to nie jest łatwe, jeżeli ma się jednorodną grupę osób, z którymi się współpracuje na co dzień, które mają bardzo podobne poglądy gospodarcze, etyczne, społeczne, to jest bardzo łatwo, ale bardzo łatwo jest zboczyć, nie dostrzec innych potrzeb, innych ludzi. W związku z czym, jeżeli mam bardzo dużą różnorodność osób wokół siebie, to mam szansę na fantastyczną rzecz, bo my podejmując decyzje, wspieramy się we własnym gronie i wybieramy coś, co jest akceptowalne i jak najlepsze z punktu widzenia wszystkich tych osób, które trochę inaczej patrzą na różne sprawy. Ja jestem liberałem, ale liberałem, który podobno ma serce po lewej stronie. Ja się dobrze czuję z tym sercem po lewej stronie, ponieważ staram się i chcę dostrzegać sprawy ludzkie. I jeżeli mam wokół siebie osoby o różnych poglądach, i tak jak powiedziałam, w zakresie gospodarczym, i w zakresie etycznym, i społecznym, to jeżeli my się spotkamy, to wierzcie mi Państwo, że to, co na koniec wychodzi od nas razem, wspólnie, to już jest coś, co myślę, że jest dobre dla zdecydowanej większości i akceptowane przez zdecydowaną większość społeczeństwa. Jeżeli później jeszcze chcemy i coraz szerzej będziemy te nasze propozycje konsultować na etapie już pomysłu z mieszkańcami, żeby mieć jeszcze szerszy pakiet doświadczenia i przede wszystkim opinii, ale też skorzystania z wiedzy nas. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami miasta, to my, łodzianie. To dzięki temu myślę, że Łódź popłynie jeszcze szybciej i jeszcze w lepszym, że tak powiem, lepszy sposób będzie sterowana tym wszystkim. Bo dla mnie możliwość spotkania i słuchania się w głosy bardzo różne niekiedy, to jest olbrzymi bagaż doświadczenia i przede wszystkim też nauki. Ja tak jak powiedziałam w tej książce, ja całe życie się uczę i nie wstydzę się tego i będę się uczyła. I myślę, że ta różnorodność jest bardzo, bardzo nam wszystkim potrzebna na drodze wyboru wspólnej drogi. Czyli kompromis też musi trochę być. Absolutnie, wszędzie, jak w życiu. W każdym życiu nie ma życia bez kompromisu. No i tak, to bym powiedziała, że takie pozytywne podsumowanie tej drogi i przez książkę, i przez Łódź. Ale myślę, że są pytania, których nie zadałam i pewnie są Państwo, którzy by chcieli te pytania zadać. O! Jurek był pierwszy, przepraszam, wybaczy Pan. To już było na czas, kto pierwszy. Na podstawie tych wszystkich doświadczeń, które tutaj są opisane, ma Pani jakiś taki program na przyszłość, na najbliższe 2-3 lata? Co będzie priorytetem właśnie Pani działania w najbliższej przyszłości? Ależ oczywiście, Szanowni Państwo, to jest, priorytetem jest to, na co zagłosowało 70,22% mieszkańców naszego miasta, czyli plan dla dzielnic, czyli zrównoważony, równomierny rozwój naszego miasta. Oczywiście te rzeczy, które dotyczą zmian jakościowych, jeśli chodzi o Śródmieście, o centralną część miasta, rewitalizacja, olbrzymie projekty drogowe, infrastrukturalne, to wszystko będzie się działo. Ale to, co w ramach dziesiątku spotkań, spaceru z mieszkańcami, to co dla nich
odczułam, że jest najważniejsze, ja się z tym utożsamiam, to jednak równy chodnik i równa droga. Czy możliwość dojścia do lekarza, do sklepu, odprowadzenia dziecka do żłobka, przedszkola, szkoły, to jest to, co na co dzień utrudnia nam normalne nasze życie. Stąd plan dla osiedli to jest mój priorytet, który będę realizowała przez następne prawie 5 lat do kolejnych wyborów. Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować go w całości. To jest mój priorytet. I druga rzecz, która wiąże się bezpośrednio z tym planem, ponieważ nie wyobrażam sobie już, żeby ten plan realizować inaczej niż w kooperacji i we współpracy z mieszkańcami. Dzisiaj to oficjalnie ogłosiłam, ale każda inwestycja, realizowana nowa inwestycja, każdy nowy, szerszy projekt, program, który będziemy realizowali w naszym mieście, chcę, żeby na etapie pomysłu był już konsultowany i ustalany, w jaki sposób ma być zrealizowany. Ja mam bardzo dobrych urzędników, ale chcę, żeby to mieszkańcy decydowali, jak widzą swoją najbliższą przyszłość, jak widzą swoje najbliższe otoczenie, jakie działania uważają za najistotniejsze. Czyli idziemy dalej z partycypacją, z taką prawdziwą partycypacją. Nie pytanie, podoba wam się bądź nie, czy ta bardziej wizualizacja wam się podoba, czy ta bardziej? Nie, tylko pytanie, jaką chcecie tą inwestycję, jak ona powinna być, w jakim zakresie zrealizowana, żeby z waszego punktu widzenia byłaby jak najbardziej przydatna. Z punktu widzenia gabinetu prezydenta widzę bardzo daleko i bardzo szeroko. Z punktu widzenia dyrektora czy kierownika danego zakresu prac, on widzi też dalej, szerzej. Mieszkaniec widzi to, co dzieje się naprzeciwko jego domu. Czy te dziury w jezdni powodują, że cała konstrukcja domu się trzęsie, czy żyje wreszcie normalnie i może spać normalnie. To są tego typu decyzje. Pani prezydent, ja jako zwykły łodzianin, po prostu śledzący, co się dzieje w mieście, chluba pani za dworzec fabryczny, bo jest rzeczywiście przepiękny. Korzystałem od niego ostatnio kilka razy z części autobusowej i jeszcze nie widziałem nigdzie, żeby poczekalnia była bez ławek. Dużo starszych ludzi. Wiem, to już jest zgłoszone, będą ławki, są w trakcie zakupu. Później. Absolutnie. W zeszłym roku była batalia o zarośnięty dworzec fabryczny, bo koło takie haszcze były normalnie, dżungla podzwrotnikowa była. Nikt o tym nie dbał. I jeszcze jedno, to będą w palaczy uderzę. Na naszym pięknym przystanku centrum. I pani zobaczy rano, ile tam pan ludzi pali papierosy. Są kamery. Czy to nawet tutaj w manufakturze, na przystankach na gminie. Ja już mówię tam na tym centrum, bo to już wizytówka miasta. Na szybach by nie mogły być wielkie logo, zakaz palenia. Bo są takie malutkie kilka znaczków. Bo jest regulamin miasta, widzi, który zabrania oczywiście, tak, ale... Ale tego służbie, żeby tego nikt nie widzi. Przepraszam, już miałam dużo jeszcze więcej pytań, ale ja w takim razie poproszę moich współpracowników, ponieważ poza szybami ja bym nie chciała zaklejać szyb, natomiast są wyświetlacze, które, że tak powiem, informują o przyjeździe. Myślę, że tam nie ma problemu, żeby wpisać też komunikat, że obowiązuje zakaz. No to tylko powiem tak. Musimy społeczników poprosić o zwracanie uwagi. Nas wszystkich, żebyśmy nie wstydzili się zwracać uwagi. Ale ja tak samo, ja bardzo często, ale to presja ma sens. Musimy się uczyć wzajemnych relacji międzyludzkich, bo to są relacje międzyludzkie. Pani prezydent, ja już mam kolejne pytanie. Proszę. Witam serdecznie. Witam. Przyjemność panu prezydentowi.